wieczoru Państwu, witam Państwa na sztafecie z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 150. okrągłej rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjatywa jest prowadzona z programu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo ogłosiło konkurs na projekty związane z upamiętnianiem naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego i Stowarzyszenie Historyczne przy współpracy z gminą Sokółka i z innymi organizacjami złożyło taki projekt. Ten projekt przeszedł i jeden właśnie z tych działań naszego projektu, który się nazywa Dla Niepodległej, jest dzisiejszy bieg. Bieg polega na przebiegnięciu przez uczestników, jest to bieg sztafetowy, polega na przebiegnięciu przez uczestników 1 kilometra przy 99 uczestników. Oprócz biegu mamy tutaj, widzę, ognisko, mamy chyba kuchnię polową, zatem jakiś ciepły poczęsturek czeka też na studzonym biegiem. No, jest taka późna jesień, wczesna zima, tak ciężka dość. Trudna pogoda do uprawiania sportu, dlatego jako organizatorzy zapewniliśmy gorący posiłek dla uczestników. Także mieli jak najlepsze warunki, żeby upamiętnić dzisiejszą datę. Czy Stowarzyszenie imienia Bohaterów Ziemi Sokólskiej ma już w planach organizację setnej rocznicy? Czy będą jakieś szczególne wydarzenia na setną rocznicę odzyskania niepodległości? Tak, na razie pracujemy nad tym i chcielibyśmy też, żeby setna rocznica odzyskania niepodległości w Sokółce była podobnie organizowana, jak była ta niepodległość odzyskiwana, czyli wszystkie środowiska się zjednoczyły przy tej rocznicy i żebyśmy wszyscy współpracowali. Dlatego rozmawiamy z wieloma różnymi instytucjami, organizacjami, po to, żeby tę rocznicę wspólnie uczcić. Gotowy, start! Przekazuję pałeczkę, lider Rafał Pułka przekazuje pałeczkę dla kolegów.